Serdecznie witamy na prezentacji Renusol PV Konfigurator 3.0. W tym programie można szybko i łatwo projektować systemy montażowe dla instalacji solarnych z kompleksowymi, sprawdzonymi parametrami statycznymi. Zaczynamy od pola wyboru Nowy projekt. Najpierw wprowadzamy nazwę projektu. Opcjonalnie możemy nadać również numer projektu i wpisać komentarz. Pomijam tu przycisk Szybka kalkulacja bez sprawdzenia parametrów statycznych, ponieważ teraz chcemy pokazać, jak wygodne i przejrzyste jest pełne projektowanie razem z parametrami statycznymi. Wygodne jest wprowadzenie lokalizacji przy użyciu Google Maps. Dzięki wprowadzeniu lokalizacji w wielu przypadkach automatycznie otrzymujemy informacje o obciążeniu wiatrem i śniegiem. Jeżeli nie pojawią się domyślne dane dotyczące obciążeń, można sprawdzić odpowiednie wartości przez pokaż mapę. I wprowadzić je wtedy w polu wyboru. W razie potrzeby odzwierciedlenia lokalnej specyfiki, można bezpośrednio wprowadzić obciążenie wiatrem i śniegiem, również jako wartości numeryczne. W tym celu należałoby przesunąć suwak za każdym razem w prawo. Dostępny jest jeszcze jeden przycisk o nazwie Redukcja obciążenia wiatrem według RC 1881 łamane na 1114. W przypadku dachów skośnych o niewielkim nachyleniu powoduje on zmniejszenie obciążenia wiatrem. Taki efekt uzyskano wskutek prób w tunelu aerodynamicznym. Obrazy symbolizują kategorie terenu. Są ważne, ponieważ obciążenie wiatrem zależy również od tego, czy wiatr swobodnie dociera do budynków, czy też hamują go okoliczne wzniesienia. Następnie wprowadzamy czas użytkowania. Tu można wybrać pomiędzy opcjami na 50 lub 25 lat. Za pomocą klasy konsekwencji ustawia się poziom bezpieczeństwa. Budynki bardzo często uczęszczane otrzymują najwyższą klasę trzecią. Obiekty o niskim potencjale szkodowym, np. oddalona stodoła, mają najniższą klasę pierwszą. Najczęściej występuje klasa druga. W przypadku systemów do płaskich dachów Należy dodatkowo ustawić również współczynnik balastowy. Ostatnim czynnikiem wpływającym na obciążenie wiatrem jest tak zwana ekspozycja. Budynek znajdujący się na przykład na szczycie góry jest narażony na większe obciążenie wiatrem niż budynek, który nie jest wyeksponowany. Teraz przechodzimy już do konfiguracji dachu. Zaczynamy od typu dachu. Następne są wymiary dachu. Należy zmierzyć również wysokość budynku, ponieważ ma ona wpływ na obciążenie wiatrem. Teraz określamy pokrycie dachu. Od tego zależy później wybór elementów mocujących. Teraz kilka wymiarów, dla których wstawione są już typowe wartości. Ważna informacja: musisz sprawdzić te wymiary na budynku i w razie potrzeby zmienić je tutaj. Wszystkie pola oznaczone czarnym kwadratowym symbolem są opatrzone wartościami wynikającymi z dotychczasowych doświadczeń, ale można je ustawić indywidualnie. Wybór modułu odbywa się szybko. Możesz tu zdefiniować także własne typy modułów i korzystać z nich przy późniejszych projektach. Ostatni etap to konfigurowanie samego systemu montażowego. Oczywiście w każdym przypadku proponowane są tylko systemy pasujące do wybranego typu dachu. Najpierw definiujemy ustawienie modułów, pionowe lub poprzeczne. Następnie wybieramy element mocujący w naszym przypadku hak dachowy. Szyny są domyślnie ustawione jako jednowarstwowe. Dostępna jest także opcja dwuwarstwowego systemu szyn krzyżowych. Następnym krokiem jest wybór wysokości szyn. W przypadku dużych obciążeń należy raczej użyć szyny 50 mm. Dla długości szyny. Można dokonać wielokrotnego wyboru. W tym przypadku program wylicza optymalną długość. Jeżeli sprzedawca ma na składzie określoną długość, możesz użyć tylko jednej. Kolor dobieramy tak, aby pasował do koloru ramy modułu. Z zacisków modułu wybieramy oczywiście nasz opatentowany model RS1, czyli zacisk uniwersalny. Można oczywiście użyć także tradycyjnego zacisku środkowego i końcowego. Przycisk Dalej przenosi nas teraz do wizualizacji instalacji solarnej. Tutaj możemy usuwać i lub dodawać moduły. Zaznaczamy po prostu lewym przyciskiem myszy. Można również zaznaczyć wiele modułów jednocześnie. Usuwanie odbywa się za pomocą przycisku Delete. Dodawanie można wykonać na dwa sposoby. Operację Dodaj pojedynczy moduł wykonujemy przy użyciu przycisku w prawym górnym rogu. Teraz do wskaźnika myszy doklejony jest wirtualny moduł. Łączymy go z dostępną serią, klikając czarny kwadracik sąsiedniego modułu. Gdy chcemy zakończyć dodawanie, musimy nacisnąć Escape. Druga możliwość odbywa się za pomocą przycisku Dodaj moduł. Teraz rozwiń obszar wskaźnikiem myszy, trzymając przy tym lewy przycisk myszy. Opcjonalnie dostępnych jest jeszcze wiele innych możliwości ustawień. Znajdują się one pod przyciskiem Zaawansowane opcje ustawienia. Teraz instalacja jest gotowa. Można przejść do obliczania parametrów statycznych i wykazu części. Istnieje możliwość, że nie będzie można potwierdzić parametrów statycznych z wybranymi komponentami. Taka informacja pojawi się wówczas w lewym górnym rogu. W tym przypadku można się cofnąć i wybrać mocniejsze komponenty dla szyn i haka dachowego. Legenda w prawym dolnym rogu zawiera objaśnienie używanych symboli. Po rozwinięciu opcji Warstwa możemy wyświetlać i ukrywać określone elementy konstrukcji. Można na przykład obejrzeć oddzielnie obciążenie haka dachowego. Wykaz części jest już również dostępny. Wykaz obejmuje wyposażenie minimalne. Oprócz tego zawiera rekomendacje dotyczące dodatkowych akcesoriów. Indywidualnie można także dodać kolejne artykuły. Jeżeli masz już dany artykuł na stanie, możesz odpowiednio zmniejszyć jego ilość. Dostępne są cztery różne opcje eksportu. Zaczynamy od raportu dla projektu. Zawiera on wszystkie informacje: opis projektu, ustawione parametry i zastosowane systemy, przegląd i szczegóły widoków dachu oraz wykaz części. Na końcu wszystkie dane statyczne są przejrzyście i szczegółowo przedstawione. Dostępne są jeszcze inne rodzaje eksportu, np. pobranie pliku Excel lub oferta dla wykazu części. Na koniec wspomnę o jeszcze jednej kwestii. Nasz zespół techniczny jest do Twojej dyspozycji i zapewnia wsparcie przy trudnych projektach. Konstruujemy również wyjątkowe konfiguracje wykraczające poza możliwości konfiguratora. Zadzwoń do nas.